I pierwszy drwal w tym roku. Tym razem próbuję na ostro. Nie mogę otworzyć. O, dobra, mamy to. Tak wygląda. No tak trochę cienko, słabo. No i też, taki jest, nie wiem, sosu chyba trochę tak mało zapomnieli trochę. A jak ci smakuje w ogóle w porównaniu do poprzednich lat? Lipa. A, no okej. To ja też próbuję wtedy. Lepszy był. Ser był grubszy, bardziej spieczony, taki lepszy był. Ale też jest dzisiaj bardzo dużo ludzi, więc może na szybko po prostu robili. Ten kotlet też jest taki, no dobra, na szybko, ale nie płacę 20 ileś złotych za to, żeby na szybko zjeść. Bo oni na szybko robią, bo ludzi mają, no bez przesady, nie? No, dobra, jemy, bo stygnie. No tak powiem, że to szału nie robi, jest dość cienkie, jak widzicie. Papryczki nie są wcale ostre, a kwaśne. No i jest suchy, w ogóle sosu nie ma, jestem bardzo, bardzo zawiedziona. Więc po jakichś wolnych, gdzie jest bardzo dużo ludzi, nie polecam. Jak widzicie, ja się właśnie ogarnęłam, bo jedziemy do kina. Czy pan też już jest gotowy? Ja już dawno. A na jaki film idziemy? Nie wiem. Nie pamiętasz? Nie, no pamiętam. Na dziewczyny z Dubaju. Bardzo chciałam zobaczyć ten film, więc jestem ciekawa, czy będzie w ogóle fajny. I mi uciekł. Ja już jestem bardzo gotowy. Nawet gotowy do wyjścia. Dobra, Rzucam tyle. buty. I sobie papa. A ty rób co chcesz. To lecimy i dam znać, jak wrażenia po filmie. Właśnie wyszliśmy z kina. Trochę się ogólnie zrobiłam śpiąca, bo tak w połowie filmu trochę mnie tak przymulało. Lipa jedna. Ogólnie niektóre sceny w sumie były spoko, ale na niektórych to już tak patrzyłam na zegarek, kiedy ten film się skończy. Nawet niektóre śmieszne. Tam No, się pochichrać troszkę, ale... końcówka była trochę przerażająca. O, ciemno, nic nie widać. Szczerze powiedziawszy, to było trochę do 365 dni. Lekko podciągnięte. No i jak to polskie firmy, bardzo podciągnięte pod wegę, czyli No. gwałty i tam takie inne rzeczy. Zwłaszcza tutaj, ja miałam wrażenie, że to jest jeden wielki porno, z którego oglądamy, tylko na wielkim ekranie, taki jeden wielki cringe, bo siedzi koło mnie dziadek z gazetą. No, nawet czytał, tak No, go interesował ten film. czytał, tak. Ale mnie na początku on rozbawił. Bardzo niekorzystne jest to światło, co zapaliłem, chciałam ci powiedzieć. Ale mnie tak rozbawił. Może tak, takie. Usiadł z tą gazetą na kolana i ją położył, zaczął ją czytać. Mówię, nie no, przyszedł na pornosa z gazetą. No, ale czysty taki perfidny pornos. Tylko no, pornos, nie pornos, bo to taki erotyk bardziej, bo jednak tam nie pokazywali aż tak nie wiadomo co. No nie pokazywali szczegółów, ale i tak było widać. No tak. Średni, normalny taki, No tak. takie przeciętne, drugi raz bym nie poszła raczej. Szału nie było, dupy nie urwał. Zapowiadał się lepiej ogólnie. Wszystkie filmy zapowiadają się zawsze fajnie. Nie wszystkie, bo jest dużo takich, które okazują się jednak fajne i też tam było kilka takich w zwiastunach, na które bym chętnie też poszła jeszcze. Ale też na niektórych, jak byliśmy, to były spoko.
No, teraz Maciek. Maciek? Mówisz? Bez kolacji i spać? A taką tłustą kolację? Co byś chciała zjeść innego? Nie wiem. Chudego kebaba? Bo o tej porze to nic więcej nie kupisz. Nie no, chudego kebaba nie. To jak Maciek, to Maciek. Ale idziemy do środka czy na drive'a? Idziemy do środka, na drive'a zobaczyć dla ludzi. A do której w ogóle jest mak? Do 24. A, to mamy pół godziny. No to akurat. Spoko. A co bierzemy? Nie wiem jeszcze. Drwala? Znowu? Nie, coś innego, ja sobie wezmę. Mnie trochę wie smak kusi. Słyszałam. Ale nie wiem, zobaczę. Dobra, to później. Czy to się kameruje? Tak, kolejny maczek w tym tygodniu. Idę, dostałem ochłupami. Dostałem żyn białą frytkę. A co tam masz do sobie dobrego? A jakie są płaski? Ale chociaż ma sos. Mój trochę lepiej wygląda. Będziemy testować whisky z lemoniadą. Ale kwaśne! Lepsze niż cola, bo jeszcze jest limonka, ale limonka... Nie, czekaj, to jest takie... czekaj, jak pierwszy raz pijesz przy rodzicach. Mocne! Normalne, zwyczajne. Kwaśne strasznie. Cola jest przereklamowana. Ja lubię z kolą. W sumie, co? Ja lubię z kolą. Tak będą teraz, to ci wezmę z kolą, ale lepsze... Ale no, też dobre, ja tylko wolę, kwaśne. Ja wolę te, bo cola jest strasznie słodka. Jeszcze była limonka, ale teraz w żadnym sklepie nie znaleźliśmy. A, no bo nie powiedziałam, że to przyjechało z Holandii. Więc spoko, jak znajdziecie w Polsce, polecam. Może stać jeszcze rok. No, przywieziesz więcej. Orzeszki wyniosłeś? Tak. Brukowa, a co ci tu wyszło? Maciuś? Bokiem stoję. No właśnie. Amsterdam, Netherlands. Okej. Okay. O, jak przodem stoję, to nie widać. A mogłaś mnie usiąść, że staję bokiem, no chociaż wciągnął. A nie. I witajcie ponownie, mamy już piątek. O, a to zleciało. Wczoraj praktycznie cały dzień lenichowaliśmy, bo wczoraj było wolne święto Trzech Króli. Wczoraj był 6 stycznia, więc sobie wczoraj nic nie robiliśmy, a dzisiaj ja byłam w pracy i byłam sama, więc jestem trochę wypompowana. Właśnie się trochę próbuję zebrać, bo jest godzina już prawie 20. To nie widać, dobra, nieważne. A mamy na dzisiaj zamówione bilety do kina na Kogel Model 4 na premierę, więc nie, chce mi się trochę iść. No ale jedziemy wszyscy w szóstkę? W szóstkę, tak, jedziemy. Więc dam też później znać, czy fajne. Trochę taki kinowy ten odcinek, już na drugi film w tym odcinku. Jedziemy do kina. Nieważne, ja dzisiaj naprawdę jestem szczekałam. Zdechła. Mam nadzieję, że tylko w kinie nie zasnę, że troszkę się zdrzemnę po drodze w samochodzie, ale zaraz się musimy wyjeżdżać. Mi się nawet nie chce makijażu poprawiać, tu mam starty od maseczki. Krosta nie wyszła w ogóle od maseczki. I tak ona boli. Nieważne, ale tu mi właśnie coś przebija. Nieważne, tak, nikt nie będzie widział, ciemno będzie w kinie. A też tak w ogóle się zastanawiałam, czy ostatnio ja w końcu wam powiedziałam, na jaki film my jedziemy, bo ogólnie byliśmy na dziewczynach z Dubaju, ale nie wiem właśnie, czy ja to powiedziałam, czy nie w końcu, no ale nieważne, recenzja, Boże, się do tego na głowie w ogóle, recenzja mi nie była, no a dzisiaj Kogel Model 4. Thank you.
byliśmy z kinami, została jeszcze niedobra Pepsi. Ciebie to w ogóle nie widać. Ja jestem anonimowy. Ten film był dużo, dużo lepszy niż tamten, na którym byliśmy w tygodniu. Ci się podobało? No, pewnie. Fajny, śmieszny. Ale i tak uważam w sumie, że ta trzecia część była trochę lepsza. Ale trzęsie się. Sorry. Chyba taki mamy klimat starówek. Ciekawe, czy by zrobił kolejną. W sumie niby tak się zakończyło średnio. No ale ogólnie fajny. Wszyscy na sali się śmiali. Było bardzo głośno, każdy rechotał. A zwłaszcza na początku, na reklamach, jak powiedziałem, że to chyba sponsoruje ich Polsa. No, wszyscy też, cała sala się śmiała. A to była największa sala, no ale... No, przynajmniej fajnie śnieg zaczyna padać. No, a wtedy nie widziałam. Że opaduje. Myślałam, że to się wydawało. Przychodzić? Dobra. O, teraz trochę cię widać. A, jestem... Pyzo! Tak trzymam. Dobra, to zmykamy do domu. Ogólnie wcześniej chciało mi się bardzo spać. Teraz już tak się trochę rozbudziłam. A ty dalej śpiący? Nie. Jeszcze nie. Ale to Pepsi jest naprawdę niedobra. Sam cukier. Nie wiem, czemu ja piję. Nie wiem. No dobra, do później. I przyszła zima. No tego to się nie spodziewaliśmy dzisiaj. Ale ładnie. Ładnie jest, fajnie. Właśnie zbieramy się na urodziny. Zaraz pokażę wam też, co się ubrałam, bo już jestem gotowa. Ale zostało mi tylko spakować prezenty. Te prezenty mieliśmy już kupione też jakiś czas temu, a będą to podwójne urodziny, bo jedziemy do Dawida siostry i taty właśnie na urodziny. Szczerze, gdybym miała je teraz kupować, pewnie wybrałabym co innego, bo wpadło mi kilka pomysłów przez święta, jak poprzebywałam z tymi osobami, ale no cóż, trudno, to co mam już musi zostać. I dla jego taty mamy taką wielką butlę, nie wiem co to, piwo, no coś takiego, dla Oli Bols Kamikadze, oczywiście coś słodkiego standardowo, bo to musi być, i głównymi prezentami jest tutaj sweterek i w złotej kopercie zapakowane bon do estetyki, na zabieg do gabinetu kosmetologii estetycznej. Tutaj mamy zapakowany jeden prezent i drugi. W sumie ta torebka mogłaby być mniejsza, no ale chyba... Dobra, jeszcze poszukam, zobaczę, może coś mniejszego znajdę. Jednak znalazłam coś mniejszego, taką torebeczkę i idealnie tutaj wszystko weszło. Pan, rozumiem, już gotowy, tak? Tak. Mój staruszku w swetrze. Tak. A mi się ręka trzęsie. Ja się chyba już starzeję. No, w sumie 2 lata i 30. No. Dobra, idę. Natomiast ja się ubrałam w tą sukienkę ze Selfie Room, co ostatnio wam pokazywałam, tylko tutaj musiałam sobie... Nie wiem, czy zobaczycie. O, tak związać. I to do środka idzie, żeby mi tutaj nic nie odchodziło. Oczywiście bałagan w tle, nieważne. O, cześć, stary. Akurat idealnie weszłeś w kadr. Dobra, więc my się zbieramy. I do później.